Otwarcie pierwszego we Wrocławiu Samsung Brand Store odbyło się 19 marca w centrum handlowym Magnolia Park. Z minuty na minutę przed salonem zaczęło zbierać się coraz to więcej osób. Nie było ich może tylu, ile w Dreznie podczas premiery nowego iPhone'a, ale jak na otwarcie samego salonu, naprawdę nieźle. Samo otwarcie, jak widać, nie było zbytnio spektakularne. Ale nie oceniajmy książki po okładce. Wszyscy wiemy, że najważniejsze jest przecież wnętrze, prawda? Tego dnia Brand Store był cały oblężony. Dosłownie. Wszyscy byli zainteresowani każdą kategorią sprzętową Samsunga. Próbowałem wtedy coś nagrać, ale co chwila ktoś wchodził mi w kadr, bądź brał do ręki urządzenie, które akurat nagrywałem. Postanowiłem więc, że przyjdę tu następnego dnia. Wtedy też udało mi się nagrać krótką wypowiedź na temat salonu pana Marcina Pabicha, kierownika regionalnego Samsung Brand Store'ów na południu naszego kraju. Wrocław Samsung Brand Store to miejsce, w którym klienci będą mogli dokładnie zapoznać się z urządzeniami i technologiami koreańskiego koncernu. W salonie każdy będzie miał możliwość obejrzenia oraz przetestowania wybranych produktów przed zakupem. Smartfony, tablety, sprzęt AGD, telewizory i cała gama akcesoriów. Ponadto na miejscu nasi eksperci i doradcy będą w stanie w razie potrzeby doradzić, wybrać produkt i urządzenie najbardziej odpowiadające indywidualnym potrzebom klienta. Teraz pokrótce pokażę Wam, jakie m.in. sprzęty można tam obejrzeć. Z lewej strony zaraz przy wejściu wita nas ściana, na której rozwieszone są wszelakiej maści telewizory. Największą uwagę skupił na mnie zakrzywiony telewizor SUHD 4K, którego rozdzielczość oraz żywe kolory są po prostu genialne. Na filmie nie da się tego pokazać, trzeba to po prostu zobaczyć. Zaraz obok niego znajduje się stół z Samsungami Galaxy Note Edge. Zaprezentowano je w szerokiej gamie kolorów oraz zestawiono z dedykowanymi akcesoriami. Nie zapomniano też o pierwszym smartfonie Samsunga z metalową ramką. Samsungu Galaxy Alpha. Tutaj w niebieskim wydaniu. Czymże byłby salon bez tabletów z serii Galaxy Tab S? Te również zestawiono z dedykowanymi akcesoriami, takimi jak na przykład stacja dokująca z klawiaturą czy myszka. Naprzeciw nich znajduje się zaś alejka z tabletami serii Galaxy Note Pro. Najbardziej promowanymi smartfonami były te z serii Galaxy A. Oprócz urządzeń wystawionych w salonie, można było je znaleźć również na wyspie przy wejściu centralnym Magnolia Park. Tam też po wykonaniu kilku czynności, m.in. zrobienia sobie selfie i odpowiedzeniu na kilka pytań, otrzymywaliśmy smycz oraz brelok z logiem Galaxy A. Zaraz przy wejściu po prawej stronie znajdują się dwie strefy, Level oraz Premium. Na tej pierwszej, jak można się domyślić, znajdziemy słuchawki z serii Level. Zaprezentowano tu modele In, On oraz Over. W gablocie obok znajdują się dodatki do opaski Gearfit czy Galaxy S5. Powstałe przy współpracy Samsunga z marką Swarovski. Ogrom akcesoriów dla praktycznie każdego smartfonu czy tabletu Samsunga powinien zaspokoić każdą potrzebę klienta. Pokrowce, etui, smart covery, stacje dokujące, uchwyty samochodowe i wiele więcej. Na wielu stołach znalazło się też miejsce dla smartwatcha Gear S. A jeżeli chcielibyście pooglądać poprzedniego flagowca Galaxy S5, istnieje taka możliwość. Oprócz zakrzywionych telewizorów znajdziemy tu również zakrzywione monitory. Jeżeli jednak szukamy jakiegoś urządzenia z działu AGD, dział ten znajdziemy na tyłach Brand Store'a. I to by było na tyle z relacji z pierwszego Wrocławia Samsung Brand Store'a. Serdecznie dziękuję Ci za jej obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Czołem!